Kasia, kilka odcinków już w emisji było. Jak się czujesz, z jakim odbiorem się spotkałaś ze strony swoich znajomych? Co oni ci mówią? Ze strony moich znajomych odbiór jest fantastyczny. Wszyscy mnie bardzo wspierają. Są właściwie, no naprawdę są moimi przyjaciółmi. Teraz dopiero wyszło, kto jest naprawdę, kto mi kibicuje, i mam naprawdę ogromną grupę super znajomych, którzy mi kibicują, którzy piszą po każdym odcinku, przeżywają to ze mną. Ostatnio, jak była Halina Młynkowa, to dostałam mnóstwo telefonów. Wszyscy mówili, matko, to było fantastyczne. Ja też wiele osób wiedziało, że zmagam się wtedy z chorobą. Miałam zapalenie zatok i było mi bardzo ciężko, więc dostałam od nich niesamowite wsparcie. Dobra, a pojawiają się jakieś negatywne rzeczy? Pojawiają się, wiadomo, w internecie. Ale od znajomych, nie, 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 mówię, wiesz, od, od znajomych. Od znajomych, to znaczy, jedyną negatywną rzeczą może być brak odzewu. Na przykład, jeżeli ktoś, na kogo bardzo liczyłam, nie daje mi wsparcia, albo na przykład, tak jakby, no, mówi mi, że niech to się już wreszcie skończy. Nie, Jakaś bliska tobie osoba tak ci powiedziała? No można tak powiedzieć. No i co teraz z nią zostanie wykreślona? Nie, czy zamierzasz nie z nią porozmawiać? Nie, ab ab absolutnie nie zostanie wykreślona, tylko po prostu yy, no, już wiem, na kogo mogę liczyć. Mhm, w ten sposób chciałbym też z Tobą porozmawiać o trochę innym projekcie Off Ale Ciacho, byłaś w trzecim i czwartym sezonie, w piątym ci nie było. Dlaczego? Yy, ponieważ termin rozpoczęcia zdjęć zbiegł się z datą mojego porodu. I właściwie to było powodem mojej rezygnacji z programu. Zdjęcia zaczynały się na początku lipca, a termin mojego porodu był wyznaczony na 17 czerwca. A wiadomo, że nigdy nie wiadomo, kiedy dziecko się urodzi. Mogło się urodzić trochę wcześniej albo trochę później. Akurat Mania urodziła się dwa tygodnie przed terminem, więc w sumie pewnie dałabym radę, ale cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo ten czas był naprawdę wyjątkowy. Miałam czas, żeby dojść do siebie, żeby trochę ogarnąć się w tej nowej rzeczywistości i wydaje mi się, że to była dobra decyzja. Dziękuję bardzo. Dzięki.